To jest wieczór WTK, Emil Górny. Witam ponownie. Od 2 tygodni na granicy polsko-białoruskiej koczują migranci. Minister proponuje wybudowanie betonowego ogrodzenia. Media informują o dramatycznej sytuacji osób potrzebujących pomocy. Głos w sprawie zabierają też naukowcy, uważnie obserwując każdy ruch po białoruskiej stronie. Na tych wszystkich kwestiach porozmawiam już teraz z Państwa i moim gościem. Jest z nami dr Jacek Raubo, ekspert do spraw bezpieczeństwa i obronności z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, także specjalista portalu Defense24. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Minister Mariusz Błaszczak zapowiada budowę 2,5-metrowego płotu. Czy to nie jest tak, że jak ktoś buduje 2,5-metrowy płot, to ktoś inny buduje 3-metrową drabinę? Obecnie w różnych częściach świata mamy do czynienia z budową barier granicznych, a więc rejonów, które są nasycone nie tylko fizycznym elementem takim jak płot, ale również nowoczesnymi systemami technologii obserwacji, stacjonarnymi, ale również mobilnymi. Więc ja bym nie traktował tylko i wyłącznie płotu jako jednego elementu zabezpieczającego tak naprawdę bezpieczeństwo na granicy polsko-białoruskiej. Czy to, co teraz obserwujemy, jak pan to oceni, kiedy ani Straż Graniczna nie dopuszcza już teraz nawet ratowników medycznych, nie dopuszcza prawników do tych ludzi? Jak pan to oceni? Przede wszystkim osoby, które znajdują się na terytorium Białorusi, powinny znajdować się w opiece, tak naprawdę pod opieką służb białoruskich. One się znajdują, bo widzimy bardzo elitarne formacje, które stoją po tamtej stronie. Polska Straż Graniczna oraz służby takie jak policja, czy też mówimy tutaj o wojsku, zabezpieczają polskie terytorium. A więc gdyby no tak, ale te osoby są na ziemi niczyjej i chcą wejść do Polski. A proszę mi powiedzieć, czym jest ziemia niczyja w sensie tak naprawdę granicy? Albo znajdujemy się na terytorium Rzeczypospolitej, albo na terytorium Białorusi. Rozumiem. To w takim razie polskie władze nie powinny w ogóle reagować? Polskie władze reagują. Widzimy to chociażby w kontekście zaoferowania pomocy humanitarnej stronie białoruskiej, tak aby mogła radzić sobie z osobami, które znalazły się na terytorium Białorusi i próbowały w sposób nielegalny przekroczyć granicę. Rozumiem. To w takim razie ludzie, którzy są na wyciągnięcie ręki, nie można im wyciągnąć do nich tej ręki, tylko trzeba do nich podjechać od strony Białorusi. Pamiętajmy, że granica polsko-białoruska ma pewną specyfikację w zakresie zabezpieczenia, ale znajdują się na tym odcinku miejsca, które są dedykowane chociażby przemieszczaniu się osób z terytorium Białorusi na terytorium Polski. Mówię o przejściach granicznych. Ten obszar akurat nie jest przeznaczony do przechodzenia sobie w jedną czy drugą stronę z terytorium jednego państwa na drugie. Rozumiem. To w takim razie polskie władze nie popełniają teraz błędów w tej całej sytuacji, która staje się obiektem wszystkich czołówek, właściwie także mediów na świecie. Nie tylko polskie władze. Tutaj musimy pamiętać, że mówimy o reakcji 3 państw, które zostały wystawione tak naprawdę przez Białoruś na pewne działania o charakterze hybrydowym. A więc mówimy tutaj przede wszystkim o Litwie, która była pierwszym państwem, które dotknęły tego typu formy aktywności strony białoruskiej, zorganizowane przez Białoruś. Potem Łotwa, która, co ciekawe, wprowadziła również bardzo skuteczny reżim prawny na tak naprawdę obszarze swojej granicy, ograniczający chociażby możliwość przemieszczania się również obywateli łotewskich w rejonie granicy. No i finalnie widzimy to również tutaj na granicy polsko-białoruskiej, a więc jeżeli mówimy o reakcji, mówimy o dyslokacji dodatkowych sił Straży Granicznej, służb tak naprawdę wspomagających Straż Graniczną, to mówimy nie o reakcji Polski, tylko mówimy o reakcji Litwy, Łotwy oraz właśnie Rzeczypospolitej w kontekście granic zewnętrznych Unii Europejskiej, bo trochę o tym zapominamy, że jest to granica zewnętrzna, która jest tak naprawdę standaryzowana zgodnie z uzgodnieniami międzynarodowymi, gdzie Polska jest stroną tych uzgodnień. I dzisiejsze chociażby wsparcie ze strony tutaj struktur unijnych wskazuje, że te działania są podejmowane w sposób bardzo racjonalny. A więc widzimy aktywność Białorusi i reagujemy w sposób bardzo aktywny. W poniedziałek Rzecznik Praw Obywatelskich w liście do premiera zwrócił się o niezwłoczne rozwiązanie kryzysu na granicy Polski i Białorusi i umożliwienie przybywającym tam obcokrajowcom złożenia wniosków o ochronę międzynarodową. Przychyliłby się pan do takiego pomysłu? Czy ja widzę przede wszystkim pytanie, na ile jesteśmy w stanie w Polsce zdefiniować przyczyny obecnej sytuacji i jej długofalowe skutki w kontekście bezpieczeństwa nie tylko naszego państwa, ale całego regionu. Tutaj akurat nie zgadzam się, że ten rejon granicy powinien być w jakimś stopniu umożliwiający przekraczanie osób, które są przez Białoruś tak naprawdę narzędziowo stosowane do wywierania presji nie tylko na Rzeczpospolitą, ale również na inne państwa. No tak, ale jak my w takim razie traktujemy tych ludzi? Bo to są ludzie, także potrzebujący pomocy medycznej. Czy my ich także przez to w jakiś sposób nie traktujemy przedmiotowo? Nie traktujemy ich przedmiotowo, dlatego że tak jak widzimy, osoby znajdujące się na terytorium Białorusi pod opieką państwa, pod opieką bardzo silnego kontyngentu tak naprawdę służb białoruskich, wspierane chociażby transportem, wspierane też rotacją, która jest dokonywana, czy też przylotami do Białorusi, mogą uzyskać pomoc od państwa bezpiecznego, jakim jest Białoruś, jeśli spojrzymy na kwestie uchodźcze. I z drugiej strony Polska zaoferowała pomoc humanitarną. Co teraz się w najbliższych dniach pańskim zdaniem wydarzy? No bo wiele mówi się o tym, że to jest pewnego rodzaju wojna hybrydowa ze strony Aleksandra Łukaszenki, który w ten sposób, w jakiś sposób, tak jak pan też zresztą przed momentem powiedział, wywiera w jakiś sposób presję na Unię Europejską. Także oskarża Polskę w swoich mediach. Także Russia Today podała informację o tym, że to Polska właściwie jest odpowiedzialna za ten kryzys. W takim razie te najbliższe kilka dni, co się wydarzy? No przede wszystkim będziemy mieli nie tyle wojnę hybrydową. Ja się nie zgadzam z pojęciem wojna w kontekście tej sytuacji. Raczej używam pojęcia działania, które są ukierunkowane na synergię, a więc wywołanie takiego efektu skali po stronie polskiej, po stronie litewskiej, łotewskiej, ale również unijnej i natowskiej. A więc będą wykorzystywane narzędzia informacyjne, to widzimy. Włączenie się rosyjskich kanałów przekazu informacji jest bardzo niebezpieczną i z drugiej strony też spodziewaną formą oddziaływania na tutaj Europę, na przestrzeń europejskiego bezpieczeństwa. Ale też nie zapominajmy, że za chwilę będą w stronie białoruskiej prowadzone duże manewry wojskowe. Zapad, Rosjanie już przybywają na terytorium i przybywali na terytorium Białorusi od pewnego czasu. I dlatego mówimy o pewnych wyzwaniach hybrydowych, które łączą z jednej strony potrzebę zabezpieczenia granicy, czy też przestrzeni, obserwacji przestrzeni granicy pod kątem czynników militarnych, ale też czynników niemilitarnych, takich jakim jest wywołanie presji migracyjnej na odcinku granicy, czy też na szerszym wymiarze całych granic, chociażby kilku państw regionu. Doktor Jacek Raubo był Państwa i moim gościem w Wieczorze WTK. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Państwu dziękuję za uwagę. Widzimy się za moment.